historię tego obrazu. Czyli to, co działo się naprawdę i na czym się później zbudowała legenda o klejnotach oddawanych przez słupskie mieszczki po to, żeby wykupić z rąk krzyżaków miasto, w tej książce ta baśń jest. Ja się bardzo cieszę, że w tym roku panie bibliotekarki zaproponowały szlak sakralny z jednej przyczyny, bo to są najstarsze i najpiękniejsze. Tak mało, że one mogą być przez was poznane. Ja myślę, że fantastycznie, że się księża proboszczowie zgodzili. Gościmy tylko na rynku od marca, kwiecień, czyli półtora miesiąca. Jest sporo miejsc zaczarowanych w Słupsku i serdecznie do tej lektury. W lat słupszczanie ogromnie byli dumni ze swojego stacjonującego tutaj pułku Czerwonych Huzarów. Jedyną pamiątką po nich są dzisiaj budynki na ulicy Obrońców Westerplatte oraz niewielkie epitafium w kościele pod wezwaniem św. Jacka.